Izabela Piotrowicz. Witam i zapraszam serdecznie na program Gorzowski Bohater. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Sebastian Przybylski. Aktor, fotografik oraz dziennikarz, aż musiałam zerknąć. Witam serdecznie. Bardzo ładnie Ci, Izoidzie. Dzień dobry, witam serdecznie. Ty jesteś chyba przyzwyczajony do kamery i dla Ciebie to chleb powszedni, prawda? Jest bardzo łatwo się do tego przyzwyczaić, z racji tego, że jest to taka branża, która powoduje, że człowiek ma jakieś flow, jest adrenalina i jeżeli lubi się tą pracę, no to łatwo się do tego człowiek przyzwyczaja. No tak, to już jest, o matko, to jest kilkanaście dobrych lat za szkiełkami, różnego rodzaju szkiełkami. To jakie były Twoje początki w Gorzowie? Właśnie dobrze, że powiedziałeś, że w Gorzowie. Moje początki były właśnie w Gorzowie. Zaczęło się od Telewizji Miejskiej Gorzów. Następnie był korespondent regionalny do TVN24, czyli to, co wszystko widzieliście w TVN-ie, to była nasza robota, czyli mnie i mojego operatora, czyli tak zwane surówki. I pracowałem też dla Waszej wspaniałej telewizji jako prowadzący dziennik. Bardzo bogate doświadczenie. Poznałeś smak lokalnego właśnie dziennikarstwa. To dobra szkoła życia? To jest bardzo trudne pytanie, bo biorąc pod uwagę skalę lokalną, to na pewno jest dobra szkoła życia, ale biorąc pod uwagę skalę ogólnopolską, to jest dopiero taki przedsionek tego wszystkiego, to jest dopiero początek, bo media w Warszawie czy media ogólnopolskie to już trochę inaczej wygląda, jest większe i znacznie więcej się dzieje, więc na początek idealnie. Na początek, czyli udaje się zrobić karierę w małym mieście? Zadajesz za każdym razem dosyć trudne pytania. Jest to też wielowątkowe pytanie, ponieważ zależy, czego chcemy od życia. Jeżeli chcemy mieć stabilną, spokojną pracę, spokojne życie i działać tutaj sobie jak najbardziej. Jeżeli chcemy zrobić coś nieco więcej, wyjść poza kadry lokalnego świata, no to niestety musimy ten świat powyżej lokalności w jakiś sposób podbijać i starać się iść na głębsze wody. Czyli co, trzeba wyjechać po prostu z Gorzowa za sławą? Ojejku, bo teraz będzie tak, że namawiam młodych ludzi, żeby wyjeżdżali z Gorzowa. Nie, nie wyjeżdżajcie, to jest cudowne, wspaniałe miasto, zielone, dużo jezior. Tak, trzeba wyjechać. A jednak? Niestety, z racji tego, że w każdym zawodzie jest coś takiego, że osiągamy jakiś pułap. Jeżeli osiągniemy ten pułap, to w tym momencie no czego chcieć więcej? Ktoś może poprzestać na tym pułapie i stwierdzić, dobrze, wszystko fajnie, ja tu zostaję, jest dobrze, mam spokojne, stabilne życie, ale są też niespokojne dusze, które chcą więcej. Chcą więcej przygód, chcą więcej doświadczeń, chcą więcej nowych projektów, chcą ciągle się rozwijać i no właśnie, jeżeli ktoś chce ciągle się rozwijać, cały czas tworzyć coś nowego, walczyć ze swoim strachem, z przeciwnościami losu i pokazywać, że dalej mogę, potrafię i mogę te schodki za każdym razem stąpać wyżej, no to... No to z czego czerpiesz satysfakcję? Z czego czerpiesz satysfakcję w swoim życiu? Wiesz co, obecnie mogę powiedzieć, że mam cudowne i wspaniałe życie z racji tego i tu nie chodzi tylko o pracę zawodową, ale ja zawsze wchodzę z założenia, że żeby czerpać satysfakcję z tego, co się robi, trzeba to kochać. Ja kocham swoją robotę, czy przed obiektywem z jednej, czy z drugiej strony, czy jako fotograf, czy jako aktor, czy jako model, kocham tą robotę. Ja idąc na plan, czasami o godzinie 5 rano wstaję, bo zaczynam o 7 zdjęcia na przykład, no to nie ma czegoś takiego, że Jezus Maria, 5 rano bym sobie jeszcze pospał. Nie, wstaję z uśmiechem, piję kawę i plan, bo kocham tych ludzi, z którymi pracuję, kocham moją robotę, więc praca moja jest pasją, więc... To nie jest praca. To nie jest tak. Praca, dokładnie tak. To może nam uchylisz rąbka tajemnicy? To zależy jakiego rąbka, bo już tu zrobię mały research, co mamy w kartkach. Jakie realizujesz teraz projekty? Wiem, że nie wszystko możesz powiedzieć, ale chociaż coś. To znaczy tak, cały czas siedzę w branży filmowo-fotograficznej. Tyle mogę powiedzieć. Dziękuję Państwu bardzo. Lecimy z pytaniami dalej. Dobra, jak to jest być słoikiem? Jakim słoikiem? Warszawskim słoikiem. Nie jestem słoikiem. Jest podstawowa różnica między słoikiem a wekiem. Słoik to jest do 200 km, czyli lubelskie to są słoiki, a powyżej 200 to są weki, więc nie jestem słoikiem. To jak to jest być wekiem? Wiesz co, nie odczułem takiego czegoś, że traktują mnie jako obcego. Może dlatego, że Warszawa jest pełna ludzi z różnych terenów. Wiesz co, jest to tak naprawdę... Normalne. Nie odczuwam czegoś takiego, że warszawiacy oceniają mnie, kurczę, jesteś z lubuskiego. Czasami lubuskie z lubelskim mylą. Moi drodzy, są totalnie inne tereny. Nie odczuwam tego.
Ale oczywiście się śmieją, że ludzie z Lubelskiego przywożą słoiki. Ja też wielokrotnie, jak jestem w Gorzowie, jeżeli mam taką możliwość, jak mama zrobi wspaniałe pierogi, no to ładuję do torby, oczywiście nie w słoikach. Do weka. Ładuję pierogi, ponieważ uwielbiam jej pierogi, dlatego sam zgotowanie mu nie jest na bakier. Więc się tak zagmatwałem z tym pytaniem normalnie, że masakra. Jeszcze nie odczuwam tego, że jestem wekiem, czy jak to nazwałeś, słoikiem. Nie odczuwam tego. Mam wokół siebie fajnych ludzi, którzy, z którymi się fajnie współpracuję, którzy nie kładą nacisku to, że jestem z Lubuskiego, czy skąd inąd, tylko po prostu pracujemy, tworzymy wspólny team i jeden jest z Lubelskiego, jeden jest z Lubuskiego, ktoś jest z Poznania, więc jest dużo ludzi, którzy nie są z Warszawy. Ile jesteś w Warszawie? Ile lat? Długo. Wyjechałem na rok, jestem już 9., 10. Zamierzasz wrócić? Wiesz co, uwielbiam tutaj wracać. Mianowicie tutaj prowadzę zajęcia z fotografii ze wspaniałą młodzieżą, którą pozdrawiam. Uwielbiam tutaj wracać. Ale to powiedz od razu gdzie, bo jesteśmy ciekawi. Wiesz co, to jest projekt Zawodowcy w Gorzowie. Prowadzimy zajęcia w ekonomiku. To tak pokrótce. I uwielbiam tu wracać z racji tego, że przede wszystkim w Warszawie życie jest bardzo szybkie. Czasami jest tak, że śpię po 3 godziny przez 5 dni na przykład, więc jest, jak to się mówi, młyn, czasami jest tak, że mam nieco więcej luzu, a zawsze jak tutaj przyjeżdżam, to jest tak zwany chill out. Jest zielono, jest fajnie, jest bardzo sympatycznie, przede wszystkim wszystko leci wolniej. Tu mam swoich przyjaciół, swoich znajomych, swoją rodzinę, więc... Czyli lubisz wracać? Lubię wracać, ale szlak mnie trafia, jak jestem tu dłużej, bo tu się nic nie dzieje. To jest, jedyny minus jest taki, że tu można odpocząć, jest fajnie, ale... Na dłuższą metę to jest takie bardzo spokojne. Zależy kto co lubi. No właśnie, bo jeżeli mówimy o Warszawie, że jest wszystko w pędzie, no to w Gorzowie musi być troszeczkę spokojnie, żebyś miał do czego wracać. I to jest piękne. Zgadzam się. Nawet jakby to było szybko i sprawnie, to też bym miał do kogo wracać. Więc. To co robiłeś w Warszawie przez te 9 lat? Matko, nie starczyłoby programu tak naprawdę, bo zaczęło się od tego, że zacząłem swoje pierwsze pieniądze. Tutaj miałem bardzo fajną pracę i postanowiłem wszystko rzucić. No i tak zrobiłem, to był dosyć ryzykowny skok, ponieważ w Warszawie nie miałem punktu zaczepienia, nie miałem wtedy pracy. Postanowiłem zarobić sobie na swój pierwszy aparat fotograficzny, gdzie za tamtych czasów te lustrzanki były cholernie drogie, obiektywy były cholernie drogie, do tej pory są drogie tak naprawdę. I zaczęło się, że kończyłem warszawską szkołę reklamy, fotografii i filmu i już zaczepiać się, jak to śmiesznie brzmi, zaczepiłem się w Warszawie, szukając mieszkania, szukając pracy. No i to później już ta tak zwana kula śniegowa. Moja pierwsza praca polegała na tym, że sprzedawałem reklamę indoorową, a nie czułem tej roboty, ale to był konkretny cel, żeby zarobić sobie na sprzęt. Później już był producent telewizyjny dla sporej agencji reklamowej w Warszawie. Później już była praca w telewizji na live'ach. Powstawała taka telewizja lifestyle'owa. Prowadziliśmy tam z bardzo wspaniałą ekipą programy lifestyle'owe na żywo. Trwało to trochę, póki pan nie uciekł z kasą. Nie wnikam w szczegóły. Niestety to ten projekt się zakończył po kilku miesiącach. No i w międzyczasie pojawił się plan filmowy, w międzyczasie cały czas była fotografia, czyli to wszystko było łączone, to nie jest tak, że był jeden tor, przykładowo telewizja lifestyle'owa i w tym kierunku szedłem, tylko cały czas to się rozwijało. Cały czas fotografia, cały czas praca przed kamerą. To jesteś bardziej artystą, bardziej aktorem, bardziej dziennikarzem? Życiowo artystą. Nie, a tak poważnie ciężko powiedzieć. Gdyby ktoś mi kazał wybrać, czy wybierasz plan filmowy, czy plan fotograficzny, nie mam pojęcia, co bym wybrał. To jest inne, to jest wspaniałe, jeżeli się to wykonuje z pasją, zawsze podkreślam. To byłby ciężki wybór, nie dokonałbym wyboru, z tego, że to uwielbiam. Na planie... Dziennikarza w tym momencie odpuśćmy, mianowicie dziennikarstwo było wiele lat temu. O matko, bardzo, bardzo dawno. Zaczynałeś. Kilkanaście lat temu było dziennikarstwo. To jakie były twoje wielkie projekty w Warszawie, jeśli mówimy o aktorstwo? Wiesz co, nieskromnie mogę się pochwalić, że epizodów było już ponad 50, jakby ponad 50 było od 2 lata temu. Współpracowałem naprawdę z świetnymi reżyserami, ze świetnymi aktorami przy wielu serialach. Malanowski Partnerzy, Na dobre i na złe, Rancho, Na wspólnej, Rezydencja, 9 miesiąc, Pielęgniarki, tamtego jeszcze trochę było. Poznam bardzo fajnych ludzi na planie, bardzo fajnych aktorów, tych, których na co dzień widzimy na wielkim ekranie. W międzyczasie robiłem także projekty reklamowe, czyli udało mi się wygrać parę castingów, kilka głównych ról w reklamach. Możesz nam zdradzić, jakie to były reklamy? Wiesz co, tego było trochę, było kilkanaście reklam. Moją pierwszą reklamą, to mogę akurat powiedzieć, moją pierwszą reklamą, którą zdobyłem chyba 8 lat temu, to była reklama Lotto.
gdzie tak naprawdę wspaniały jeden dzień zdjęciowy, mnóstwo kandydatów. Ja pamiętam, to był jeden z moich pierwszych castingów. Brałem się na casting, zobaczyłem, ile jest ludzi, stwierdziłem, Matko Boska, gdzie ja tu kolej z Gorzowa, no co ja tutaj będę robić. Okazało się, że dostałem się do finału tej reklamy, tak zwanego recallu. Następnie później się okazało, że przeszedłem ten recall. Do dzisiaj nie zapomnę tego dnia, kiedy kupowałem sobie spodnie i dzwoniła do mnie menadżerka, słuchaj, wygrałeś tę reklamę. Moment, co to jest recall, bo... Wyjaśnimy, castingi, bo ja sama nie wiem. Castingi są wielowątkowe. Jeżeli idziesz na casting, zapisujesz się na listę, jesteś na przykład 235 czy tam 150, jest bardzo dużo ludzi na castingu, bo jest dobierana określona grupa, która pasuje pod projekt. Z tej określonej grupy klient wybiera sobie na przykład 10-15 osób, które uważa, że one są idealne, one pasują do danej roli. I to jest tak zwany recall, czyli jeżeli już przeszliśmy ten casting, już dostajemy się do tego finału castingu, w tym momencie jesteśmy na recallu, czyli jesteśmy na ten etap wyżej. I to była moja pierwsza reklama, gdzie zgarnąłem całkiem porządny hajs i mieliśmy świetną zabawę na planie. Moja zabawa polegała na tym, że tak naprawdę pływałem sobie na pontoniku, wokół mnie były modelki z drinkami i cieszyłem się z mojego cudownego, wspaniałego życia. Taki był brief reklamowy. A to była moja pierwsza reklama, której nigdy nie zapomnę tak naprawdę. Czyli twój sen o Warszawie się spełnił? Wiesz co, ja nigdy nie śnił o Warszawie. Jeżeli kiedykolwiek by ktoś mnie zapytał, czy planowałeś wyjechać do Warszawy, nigdy. Ja byłem lokalnym patriotą i zawsze stwierdziłem, że kocham to miasto, uwielbiam to miasto i nie mam zamiaru nigdzie wyjeżdżać. Więc nie było czegoś takiego jak sen o Warszawie. To się pojawiło w pewnych momentach mojego życia. Chyba zagadałeś mnie na śmierć. Możesz dużo mówić. Jeszcze żyję, jeszcze żyję. Jeszcze żyję. Dziękuję ci serdecznie, Sebastian. Moim Państwa gościem był Sebastian Przybylski, program Gorzowski Bohater. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo. No i teraz się zasypliniem jeszcze raz. Dziękuję Państwu bardzo.